Siema, siema, siemaneczko, witam was na kolejnym już odcineczku z Timelapse Krumbach. Jak wiecie, znowu była przerwa, zresztą trudno było nie zauważyć, że tak powiem, jeżeli ktoś śledzi aktywnie tutaj. Ale jak wiecie lub nie wiecie, było to spowodowane oczywiście odwiedzinami kolejnymi u Brączka, którego serdecznie oczywiście tutaj pozdrawiam. No i tak jak widzicie, działamy dalej. Pisaliście, że chcecie inne prace, barabach, i macie tutaj właśnie opryski. Dzisiaj zamiast z nawozem polecimy sobie z RSM-em. Tutaj musiałem jeszcze przerobić sobie ogólnie opryskiwacz, bo coś mi się tam z tymi lancami stało, ale wszystko sobie ogarnęliśmy tak, żeby była szerokość elegancka, high. No i lecimy sobie nawieść nasz rzepak, który sobie zasiałem. Nie pamiętam teraz, czy ja go wam pokazywałem, ale chyba z tego, co pamiętam, pokazywałem, tylko orki nie pokazywałem pod niego. Tutaj od razu sobie strzelam jedną dawkę, żeby tutaj nie rozdzielać tego na dwie, bo wam powiem, że w przyszłych odcinkach roboty trochę będzie. Muszę sobie zacząć działać tutaj z cosplayem, żeby już mi trochę on tutaj pomagał. No i w najbliższym czasie trzeba będzie tutaj pozbierać na jakiś większy ciągnik też, żeby gdzieś tam mi pomagał przy tych pracach, bo nie ukrywam, że jest ten fęt mały, ale on mi tutaj nie... Inaczej, ja po prostu te prace, które wykonuję, chociażby tak jak teraz opryski, lubię sobie porobić sam, a duży fęt na przykład jest do talerzówki. Jednak też czasami na przykład fenda w tym samym momencie potrzebuje dużego dosiania czegoś, no i już wtedy mały fęt sobie nie poradzi z tym i tym bardziej nie poradzi sobie też z talerzówką. Także no tutaj trzeba pomyśleć o tym zakupie większego ciągnika, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze troszeczkę, bo wam powiem, że tak mogę wam zaspoilerować, tylko że w przyszłych odcinkach będą zarobki, no ale też w następnych odcinkach będą również wydatki. To dosyć spore, będą spore zarobki, będą spore wydatki, tak wam mogę powiedzieć, ale to w przyszłych odcinkach. A my standardowo, tak jak to zawsze, lecimy z waszymi komentarzami, bo jest troszeczkę ich do nadrobienia. Co do Agro Agco Team, będzie wydane gospo, już o tym mówiłem nieraz, także zapraszam do wrócenia się, że tak powiem, do poprzednich odcinków, gdzie mówiłem co i jak. Tutaj Ryda pisze, że ciekawie będzie, jak te buraczki się pojawią. Myślę, że też będzie ciekawie, aczkolwiek teraz dla mnie priorytet taki to był właśnie start z hodowlą naszą. No i jak najbardziej sobie tutaj, o, w przyszłych odcinkach też wam mogę zaspoilerować, że już sobie wystartujemy. Też tutaj spore wydatki przez to były, ale mam nadzieję, że się to dosyć szybko zwróci. To ogólnie mijaka zostawiłem i faktycznie później patrzyłem na odcinku, no to zapomniałem o nim, bo on tak szedł ze skosa, ja sobie później porobiłem jak chciałem i kurczę ominąłem, ale tam już nie dosiewałem tego, bo zauważyłem to dopiero po wzroście. Także to tak sobie zostawiłem, nie szkodzi, w realu też się czasami zdarza coś takiego, nie? No i lecimy sobie, tutaj jeszcze poprawiłem tylko tego mijaczka jednego i lecimy zaraz sobie z kolejną pracą. Co tutaj jeszcze do tego komentarza, no to ogólnie też się nie mogę doczekać kolejnych prac, no bo jednak buraki nie buraki, ale tutaj też przede wszystkim chciałbym zmienić sobie siewnik na większy, bo ta praca też już mnie powoli muli, bo tego siania jest coraz więcej. No i kurczę, ja ogólnie też czekam na jakieś właśnie, aż się pojawią jakieś buraki, jakieś kurde marchewki i tak dalej. Jeżeli chodzi o same warzywa, czyli marchew, jakiś burak, czy tam buraczek, nie pamiętam jak to się nazywa, czy tam pasternak, no to tutaj jednak, szczerze wam powiem, że będę sobie zwiększał ceny tych po prostu warzyw lub też zbustuję sobie ich sypanie czy coś, no bo jest masakra ogólnie, jeżeli ja tam testowałem, jak ja to testowałem ogólnie na zielonce, tak jak z Thanasem sobie grałem, no to kurczę, była masakra z, może nie, no inaczej, z opłacalnością tego, tak to nazwijmy ogółem. Było tego mało i mała była cena, także to się wcale tak super nie opłacało. Jeżeli tutaj bym miał się w to bawić, to na pewno bym sobie cenę tego zwiększył. No i tak jak widzicie, bierzemy się za ostatnie pole w tym sezonie do koszenia. Mamy tutaj oczywiście soję do wykoszenia zaraz koło gospodarki. Jest to dosyć spory kawałek, ale wiecie, chciałem tutaj soję, żeby też się to tam zwróciło w czerwcu, a w czerwcu naprawdę mi się te pieniądze też przydadzą, bo no tak jak mówię, w przyszłych odcinkach będzie sporo zarobku, ale też sporo wydatku. Także no te pieniądze są jak najbardziej potrzebne, a tym bardziej fajnie, bo z soi jednak jak wiecie, trochę ich daje. Tutaj Szymonek pisze, Szymonek, mam do ciebie pytanie, nie wiem o co chodzi, ale jak dodałem te stroboskopy, sram to tamto, to mam je na miasto na grillu, ale nie świecą się one i czy wiem co zrobić.
obejrzy poranek jeszcze raz, bo zrobiłeś coś nie tak. No słuchajcie, jeżeli ja pokazuję coś na poradniku i zawsze to mówię, jeżeli ja coś pokazuję na poradniku i mi to działa, pokazuję to zawsze na koniec poradnika. Nigdy tam nie robię ucięć czy coś, że ja na przykład coś sobie poprawiam poza, że tak powiem, filmikiem. Nie ma nigdy takiej sytuacji, dlatego czasami poradniki nagrywam po parę razy. No jeżeli ci coś nie działa, no to ty coś zrobiłeś nie tak, a nie, że ja nagrałem nie tak poradnik, także ty musisz się skupić na tym, co ja tam mówiłem. Też oczywiście jest to zależne od tego, jakich stroboskopów użyłeś, no bo jeżeli ja pokazywałem poradnik na jednym stroboskopie, no to na jednym wydanym stroboskopie, a ty skorzystałeś z innego, no to też to może być troszeczkę inaczej podpisane, ale ogólnie spróbuj sobie najpierw na tych, co ja dałem tam linka. Jeżeli ci to nie będzie działało, no to znaczy, że ty tego nie umiesz i nie potrafisz tego zrozumieć. Kozak odcinek Janku, zbrakowało tej serii. Przez ten czas będzie będę na jakichś odcinkach u MTS, ciekawe, raczej chodziło o MST, jak będzie na przykład nowy sezon Sąsiedzi, czy tam będę. Powiem wam, że to jest ogólnie ciężkie do takiego określenia, no wiecie, to jest przyszłość, nie wiadomo co się stanie, może kiedyś coś takiego nastąpi, że gdzieś tam będę u chłopaków tak ogólnie na stałe, że tak powiem, na serii. Ja się gdzieś tam cieszę też z tego, że jestem u Tanasa właśnie na kolegach zamiedzy. Jak najbardziej mi to pasuje, tym bardziej, że tam ta nastolatka teraz ma dużo roboty. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Ja tam nic nie mówię, czy będę, czy nie będę, bo ciężko mi to po prostu określić i tym bardziej ciężej jest przewidzieć przyszłość. Stwierdziłem sobie, że nie będę tam jeździł ekstra przyczepami, ich wyprowadzał teraz, żeby wysypać kurde soję, tylko odczepiłem sobie header i odjechałem kombajnem pod silos i też było glans elegancko high. No i później też tak sobie zrobię. Nie ma co tutaj tracić czasu, tym bardziej, że roboty jeszcze jest. Ogólnie dzisiaj odcineczek trochę krótszy, ale wynika to z tego, że właśnie miałem tutaj dwa materiały dograne, przyspieszyłem je sobie, no i tam wyszło z nich około 8 minut, no i stwierdziłem, że to jest za mało, dlatego stwierdziłem też, że dogram sobie kolejny jeszcze materiał. No a ten kolejny, jeszcze po tym kolejnym, będzie już po prostu za długi, będzie się tam zbyt wiele rzeczy działo i nie chciałbym go tak aż przyspieszać bardzo. Dlatego stwierdziłem właśnie, że lepszym będzie pomysłem wydanie teraz troszeczkę krótszego odcinka, a kolejny będzie raczej możliwe, że podobnej długości, ale po prostu będzie tam mniejsze przyspieszenie, żebyście widzieli w ogóle co się tam dzieje na ekranie, bo bardzo dużo się ruszałem. Żniwa soi zakończone, odpinamy sobie header. Z tym headerem ogólnie mam czasami taki problem, wiecie, kombajn siądzie niżej troszeczkę, no i już nie dosięga do tej przyczepki tym headerem, ale jakoś sobie tutaj poradziliśmy, lecimy to wysypać i bierzemy się teraz za fajną rzecz. No a tą fajną rzeczą będzie oczywiście sprzedaż. Mówię na to fajna rzecz, no bo wiecie, zawsze jakieś to pieniądze dopływają tutaj dla jego. No i jest to na co powydawać, że tak powiem, i tak dalej, także lecimy sobie oczywiście posprzedawać. W sumie chyba z tego co pamiętam jedną uprawę sprzedałem, to znaczy jedno zboże. Aczkolwiek mogę się mylić, tutaj ogólnie tego zboża nie miałem jakoś dużo i kurde, nie wiem czy ja mam takie tylko wrażenie głupie czy coś, ale jakby te ceny były zaniżone teraz, jakby kurde coś ci Giants ci tam pomieszali, bo mi się wydaje, że ostatnio było wiele więcej za te zboża. Teraz tam widzicie pszenica 768 chyba była cena. No i ogólnie tutaj od razu wam powiem, że odrąbałem lipę, bo myślałem, że ogólnie nie będzie mi potrzebne, że tak powiem, nic poza pszenicą, bo właśnie chciałem sobie pszenicę zostawić na, jak wiecie, śrutę zbożową. No a okazało się, że to nie wystarczy, no i posprzedawałem sobie w sumie, nie, teraz mi się przypomniało, sprzedałem sobie owies i jęczmień. No i kurczę, tą pszenicę sobie zostawiłem, no a w przyszłych odcinkach zobaczycie, tak naprawdę jaką lipę mi to stworzyło i niepotrzebne koszty kolejne, ale wiecie, człowiek już uczy się całe życie i będę się jeszcze uczył długo tego farminga, tym bardziej jak nowe mody dochodzą, a w tym wypadku jest to Majze Plus oczywiście.
Ogólnie jestem siny. No nie wiem, jak to nazwać, z głupoty ludzi, chyba tak to można czysto nazwać. Ile osób się pytało o nazwę mapy? No tutaj naprawdę się nie spodziewałem, no. Jeżeli ja w tytule piszę timelapse Krumbach, no to dziwne, żeby Krumbach to było jakieś słowo, które by coś miało oznaczać, nie? No oczywiście jest to nazwa mapy, także nie rozumiem totalnie tych pytań, bo tutaj wchodzę właśnie na odcinek 18 i tych pytań jest chyba 6, jak nie lepiej. Zaraz będę jechał jeszcze niżej, ale tutaj z 5 już mam na pewno i to jeszcze 2 anglojęzyczne. No ciekawe, ciekawe, kurde, że ludzie tego nie widzą. Na końcu mam pytanie, jeśli oczywiście wiesz, skąd chłopaki mają dźwięki Maseja na odbiedaka. Z tego co pamiętam, dźwięki Maseja są z Fiat Agri w prefabach na ModHubie, ale mogę się mylić, ale tak mi się coś kojarzy właśnie, że to jest z Fiat Agriego. Planujesz jakąś serię z kimś z CMS-em, na przykład Bronek, bo fajnie takie coś by się oglądało, bo z Thanasem już nie nagrywasz. Ogólnie jest takie coś w planach, ale to nie wiadomo, czy to wypali i tak dalej, także no gdzieś tam osoby, które pewnie na live słuchały, no to będą wiedzieć, o kogo tutaj chodzi, z kim bym chciał taką serię robić i ta osoba też również ze mną. Ale to jest, wiecie, przyszłość i tak naprawdę nie wiemy, co się stanie, czy to w ogóle wypali, także ja na razie nic nie mówię. Jeżeli oczywiście by się miało coś takiego pojawić, no to raczej was poinformujemy lub po prostu zaskoczymy odcinkiem, także wyczekiwać, ale tak jak mówię, nie obiecuję, że coś takiego będzie. Kurde, zapatrzyłem się tutaj, no i nie zauważyłem, że jest to koniec odcineczka, także mordeczki, serdecznie dziękuję za oglądanie, jeżeli oczywiście się podobało, to zostawcie coś po sobie, życzę wam miłego dzionka, do następnego, na razie, cześć.